Praise the Lord. Amen. Amen. You're welcome in the name of our Lord Jesus Christ. Jesteście witamy was w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteście tutaj. I'm excited to have you here tonight. Jestem podekscytowany, że tutaj dzisiaj jesteście. Welcome to prayer school day number 2. Witamy w szkole modlitwy numer 2. I hope that you've not forgotten your materials to write. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście swoich notesów i materiałów wszystkich do pisania. That's what we say. We are in school. Bo tak to nazywamy, jesteśmy w szkole modlitwy. Because the disciple asked Jesus, Master, teach us how to pray. Bo uczniowie, apostołowie zapytali się, poprosili Jezusa, Mistrzu, ucz nas, jak się modlić. Because, you know, not everybody can pray. Bo wiecie, nie każdy potrafi się modlić. Everybody can talk. Każdy potrafi mówić. Some people can sing. Niektórzy potrafią śpiewać. I don't know how to sing well. Ja nie wiem, jak dobrze śpiewać. But, you know, I can sing. Ale mogę śpiewać, potrafię śpiewać. But not in front of the church. Ale nie przed kościołem. Amen. Thank you, sister, for the songs. Dziękuję bardzo, siostro, za piosenki. We appreciate. So tonight, dzisiaj, our Bible reading is taken from the book of Zechariah, chapter number 3. Dzisiaj będziemy czytać z Zachariasza 3 rozdział od 1 do 5. So write it down, Zechariah chapter number 3. Więc możecie zapisać sobie Zachariasza 3. And verses 1. I wers 1. In this portion of the Bible we will find our prayer points. I w tym fragmencie znajdziemy nasze punkty modlitewne. We will find our prayer points. So read for us from verses 1 to about verse 4. Let's just read from verse 1 to verse 4. Następnie ukazał mi arcykapłana Jozuego. Stał on przed aniołem Pana, a z jego prawej strony stał szatan. Miał on go oskarżać. Jednak Pan powiedział do szatana, upomina cię Pan, szatanie, upomina cię Pan, który wybrał Jerozolimę. Czy Jozue nie jest jak głownia wyrwana z płomieni? Jozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Zdejmijcie z niego te brudne szaty, rozkazał stojący przed nim, a do niego odezwał się. Spójrz, sprawiłem, że zdjęto z ciebie twoją winę. Każę cię ubrać w odświętne szaty. In that Bible portion that we read, i w tym fragmencie Biblii, the Bible say Joshua, the high priest, mówi, że arcykapłan Jozue, the high priest was the highest position anybody can attain in the Old Testament. I w Starym Testamencie Jozua miał to najwyższe stanowisko. Ten arcykapłan był najwyższym, jaki mógł osiągnąć w tym Starym Testamencie. So in the church of the Old Testament, więc w Kościele Starego Testamentu, the position of the high priest was the highest position. Pozycja arcykapłana była po prostu top, najwyższa. Biskupu. Biskup, jak biskup. Bishop today, biskup, if I'm right. Am I right? Bishop, biskupu? I'm not sure.
Nie jestem pewna, czy wyspowie, kto działa, kto jest najwyższy, ale zobaczmy, że tak jest. The position of the high priest was the highest position. Pozycja arcykapłana była najwyższą pozycją. And so the Bible says here that Joshua, the high priest, was standing in the presence of God. Więc ten fragment nam mówi, że ten arcykapłan Jozue stał w obecności Boga. He was in the presence of God. Był w obecności Boga. But guess who was there also? Guess who was there also? Ale zgadnij, kto tam jeszcze był. The Bible said, and Satan was standing there. Biblia mówi, że szatan stał tutaj. Satan was there. Szatan tam był. This man is a bishop. Ten człowiek jest arcykapłanem, jest biskupem. He is standing in the presence of the Almighty God. I stoi w obecności wszechpotężnego Boga. And the Bible said the devil was standing there to stop him. I że szatan był tam, żeby go oskarżać. I want you to think for a moment. Pomyśl o tym przez chwilę. He is a bishop. Jest arcykapłanem, jest biskupem. A high priest. Arcykapłan. Somebody that serves God. Ktoś, kto widzi Boga. Somebody that loves God. Ktoś, kto kocha Boga. And he was in the presence of the Almighty God. Jest w jego obecności. He's in the Bible. To jest w Biblii. And Satan, i szatan, was standing there. Stał obok niego. The Bible says Satan was trying to stop. Push me now. Was trying to stop him. Biblia mówi, że szatan go próbował, wiecie, zatrzymać go. To jest napisane w Biblii. And the Bible says Satan was standing at his right hand. I w Biblii jest tam napisane, że stał po prawej jego stronie. The right hand signifies potential. Prawa strona, prawa ręka symbolizuje potencjał. He was standing there to stop him. I on tam stał, żeby zatrzymywać ten potencjał. So it tells me, więc to mówi mi, that I can be in the church. Że mogę być w kościele. I can be born again. Mogę. I can be born again. Mogę być nowo narodzony. I can be filled with the Holy Spirit. Mogę być wypełniony Duchem Świętym. And the devil can still attack me. A diabeł wciąż może mnie atakować. Tak jest w Biblii. He was not in the bar. He was not in his house. He was in the presence of God. Nie był gdzieś, w swoim domu. On był w obecności Boga. W obecności. I diabeł tam był. Until God said, Satan, the Lord rebuke you. Dopóki Pan nie powiedział, szatanie, upomina cię Pan. But before then, there was something that the Bible says, it said, and now Joshua was clothed with filthy garments. Now Joshua was clothed with filthy garments. Jozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Even though he was in the presence of God, mimo tego, że był w obecności Bożej, he had some filthy, dirty garments. Miał brudne szaty. Joshua did not know that he has dirty garments. Jozue nie wiedział, że ma brudne szaty. But the devil knew. Ale diabeł wiedział. That this man, even though he's in the presence of God, diabeł wiedział, że ten człowiek, mimo że jest w obecności Bożej, he has some dirty garments. Ma trochę pobrudzone szaty. The devil is after our dirty garments. I diabeł jest za naszymi brudnymi szatami. You need to know what is that dirty garment. Musisz wiedzieć, co znaczą te brudne szaty.
It was because of the dirty garments. Bo to przez te brudne szaty. It was the dirty garment that gives the devil the right to come with Joshua into the presence of God. Brudne szaty dały diabłowi przyzwolenie, żeby przyjść do Jozłego. But Joshua did not know. Ale Jozły nie widział. He was a high priest. On był arcykapłanem. He has grown in the things of God. On, he has grown in the things of God. On rósł w obecności Bożej. But he still had dirty garments. Ale wciąż miał brudne szaty. He did not know. On nie wiedział. So when he came into the presence of God, więc kiedy przyszedł do obecności Bożej, the devil come also. Szatan przychodzi również. And the devil said, I'm not going to push me. Boy, I'm not going to let you. Nie pozwolę ci. No matter what you do. Nieważne, co zrobisz. The devil was fighting him in the presence of God. Diabeł walczył z nim w obecności Bożej. God has to speak out. I Bóg musiał powiedzieć coś. And say, remove the dirty garments from this man. Musiał powiedzieć, usuńcie jego brudne szaty. Hallelujah. Chwała Bogu. Hallelujah. As we start on this journey on our prayer school. I zaczynając przygodę szkoły modlitwy. We want to find out what is that dirty garment in my life. Dowiemy się, co jest naszą brudną szatą w życiu. That will give the devil the right to resist me. Daje diabłu jakieś prawo do mieszania na życiu. What is the dirty garment in my life? Co jest brudną szatą w moim życiu? The church doesn't know. O której Kościół nie wie. The pastor doesn't know. O której nie wie pastor. Nobody knows. Nikt nie wie. And sometimes we ourselves we don't even know. I czasami nawet my o tym nie wiemy. But the enemy knows that we have this dirty garment. Ale diabeł doskonale wie. But we are believers. Ale jesteśmy wierzący. We speak in tongues. Mówimy innymi językami. We do everything as we can. Robimy wszystko tak, jak potrafimy. When we find out that the devil is always trying to stop us. A dowiadujemy się, że diabeł zawsze tam gdzieś jest. We don't know that we have dirty garments. Bo nie wiemy, że mamy brudne szaty. Tonight. Dzisiaj. A number one prayer point. Pierwszy punkt modlitewny. The number one prayer point will be that God will remove every dirty garment from our lives. Jest prośba o usunięcie brudnych szat z naszego życia. Every dirty garment. Każde brudne szaty. That is prayer point number one. Punkt modlitewny numer jeden. God remove from me. Bóg usunął ode mnie. Dirty garment. Brudne szaty. What is that dirty garment? Co to jest? It could be unforgiveness. To może być nieprzebaczenie. Sometimes the dirty garments is not from us. Czasami nasze brudne szaty nie są z nas. Sometimes the dirty garment is from our father and our mother's generation. Czasami to jest z pokoleń wstecz. We are going to talk about it more. Będziemy o tym więcej mówić. Because you will realize that, you know, if you look at here, then somebody says, you resemble your mother. Somebody can look at you. Ktoś może patrzeć na ciebie. And say, you are. I mówić, a ty. You are the daughter of so so so. No jesteś córką swojej matki. Because you resemble your mother. Bo przypominasz swoją mamę. You resemble your auntie. Przypominasz swoją ciotkę. And sometimes in the same family, we don't even resemble our father and mother. We resemble our uncle. I czasami przypominamy nawet naszego wujka. Today there is what is called DNA. How many of you heard of it? Nazywa się to DNA. Czy ktoś o tym słyszał? O DNA? Okay. Now, DNA
is not only physical. I DNA nie jest tylko fizyczny. DNA is also spiritual. DNA jest też duchowe. That's why. Dlatego. Sometimes in a family. Czasami w rodzinie. You have, you know, the grandfather. Macie diabetes, który miał cukrzycę. The father had sugar diabetes. I tata ma cukrzycę. And the doctor will say, be careful because it is in the family. I córka mówi, uważaj, bo to jest w rodzinie. Am I talking to somebody? Czy mówię tutaj do kogoś, kto się rozumie z tym? It happens. Zdarza się. So it shows that you're not just beautiful like your mother. I to nam pokazuje, że wiesz, nie jesteś tylko piękna jak twoja mama. You also carry some things from your parents. Ale nosisz też ze swoich w ogóle rodziców inne rzeczy. That can affect your life today. Które mogą dzisiaj wpływać na twoje życie. That could be the filthy garment. To może być twoim brudną szatą. That the enemy has discovered. Co diabeł odkrył. So tonight. Tonight. Więc dzisiaj. We are going to pray. Będziemy się modlić. Father. Ojcze. Every filthy garment. Każde brudne szaty. Upon my life. Mojego życia. Known and unknown. The ones I know. Te, które znam i jeszcze nie wiem. And the ones I don't know, remove it in the name of Jesus. Te, które, o których wiem i te, o których nie wiem, usuń je w imieniu Jezusa. Can somebody say amen? Czy ktoś może powiedzieć amen? Let us stand. Prayer point number one. Let us all stand. Prayer point number one. Let us stand. Wstań. Prayer point number one. Jesteśmy. Modlimy się w punkcie modlitwy. Lift up your right hand. Podnieś swoją prawą rękę. Say after me, Father. I powiedz, Ojcze. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I come by the blood of Jesus. Przychodzę w imieniu krwi Jezusa. I surrender my spirit, soul and body. I surrender my spirit. Poddaję swojego ducha i moje ciało. Every filthy garment. Każde brudne szaty. In my life. W moim życiu. From my father's generation. Ze strony mojego ojca. From my mother's generation. Ze strony mojej matki. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Let this filthy garment. Niech te brudne szaty. Whatever it is. Cokolwiek to jest, be removed in the name of Jesus. I będzie usunięte w imieniu Jezusa. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Let every filthy garment. Niech każda brudna szata. From my mother's generation. Ze strony mojej matki. From my father's generation. Ze strony mojego ojca. In the form of sickness. Każda forma choroby. In any form and any manner. I w każdej formie. Let it be removed. Niech będzie usunięta. In the name of Jesus. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we come tonight, O Lord, we pray by your authority in the name of Jesus Christ. Let every filthy garment, whatever the filthy garment of sickness, the filthy garment of poverty, the filthy garment of disease, the filthy garment of stagnation, whatever is that filthy garment in our lives, by the power in the name of Jesus Christ of Nazareth, we command that filthy garment to be removed from our lives in the name of Jesus. We plead the blood of Jesus. Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. Let every filthy garment, whatever it is in your life, in your family, filthy garment of drunkenness, filthy garment of smoking, filthy garment of adultery, whatever is a filthy garment that in your family, in your life,
Jesus. Father, we plead the blood of Jesus tonight. He cannot shatter the basilia. But they produce I want us to pray. Chcę, żebyśmy się modlili. I want you to go hold somebody. Take a prayer partner. Hold somebody's two hands. Chcę, żebyście chwycili, ręce. Move from your seat. Get a prayer partner. Don't be alone. Go hold somebody. Idź, chwycić. Two by two. W dwójkę. Because I want you to bless him. Módlcie się. Hold the person two hands. Tak. Chwyćcie się za obie ręce. Hold the person like this. Chwyćcie się tak. Hold the person like this. I want you to pray for that person. You are going to pray for that person. I będziesz błogosławił tą osobę. I want you to pray for that person. I want you to say, Father. I powiedz, ogłoś nad tą osobą, Boże. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Whatever is the filthy garment. Cokolwiek jest twoją i lub jego brudną szatą. In Martina's life. W Martyny życiu. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I command that filthy garment. Ja rozkazuję ten brudny szat. Let them be removed tonight. Niech będą. Let that filthy garment be removed. In the name of Jesus. Open your mouth and pray for that person. Press on the Jesus for that person. Let every filthy garment, whatever is a filthy garment, in that person's life, by the power in the name of Jesus. I want you to go to another person. Go hold somebody else. Go to another person. Idźcie teraz do innej osoby. Go to another person. Idźcie do innej osoby. Go to another person. Do innej osoby. Go to somebody else. Not the same person. I want you to pray. Chcę, żebyście się modlili. Say, Father. Ojcze. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Let every filthy garment. If you call that person and call the person by his name. In my sister's life. In my brother's life. In my sister's life.
Żeby go oskarżyć. Somebody said the right hand. Ktoś podniesie prawą rękę. The right hand. The right hand is the hand of power. Twoja prawa ręka jest ręką mocy. Yes. Your right hand is your potential. Twoja prawa ręka jest twoim potencjałem.
Everybody sees that you have the potential. Każdy widzi, że masz potencjał. But it's not talking out. Ale to nie działa. You have the potential. Masz potencjał. Oh, he's educated. On powiedział, weź go. He has degree. On powiedział, masz wykształcenie. No good job. Masz pracę. Potential. Potencjał. Because the enemy is standing at the place where you're supposed to succeed. Bo wróg siedzi i czeka. How many of you ever seen somebody who does not have what you have, but is making it? Jak wiele z was widziało, że ktoś ma to, co he doesn't have what you have. Tak, nie ma tego, co wy macie, ale jakoś sobie radzi z tym. But it's successful. Ale sprawia, że to działa i jest pełen sukcesu, odnosi sukcesu. And everybody says, when you do this, you're better than that person. I ktoś ci mówi, że jak ty to zrobisz, to możesz być lepszy niż ta osoba. But your talent and your gift does not come up. Ale twój talent i twój dar, nobody recognizes your talent. Nikt tego nie zauważa. Because perhaps, bo może, the enemy is sitting on your right hand. Bo może wróg siedzi na twojej prawej ręce. You have potential. Masz potencjał. You have qualification. Masz kwalifikacje. You are skilled. You have the skill. Masz masz te umiejętności. But you are not successful. Ale nie odnosisz sukcesu. You are a good person. Jesteś dobrą osobą. A good woman. Dobrą kobietą. But you don't succeed in relationship. Ale nie odnosisz sukcesu w relacjach. A good man. Dobry facet. But it's like always you find the worst woman. Ale czujesz, jakbyś zawsze znajdował tą najgorszą kobietę. A good woman. Dobra kobieta. But you're always in the hand of the wrong man. Ale która zawsze trafia na tych złych facetów. What is wrong? Co jest nie tak? The enemy is sitting on your potential. Diabeł siedzi na twoim potencjale. That power is going to be broken. Amen. Dzisiaj ta to będzie złamane. Somebody say amen. Czy ktoś ma amen? Amen. Amen. Ja pytanie. She has a question. Ja pytanie. Na prawej ręce mam potencjał, ale jeżeli ta moja ręka jest słaba z powodu niedowału, to what if the illness makes her right hand weak? That's why the illness must go, so that your right hand can be strong. Dlatego jesteś tutaj, żeby twoja prawa ręka dzięki modlitwie mogła być silna. Okay. That sickness must go. That is what the enemy is using to fight. To jest to o czym dzisiaj mówimy, że tego używa w swoim życiu diabeł, żeby mógł cię potępiać. You must be ready to fight. You must be ready to musisz fight. Być gotowy do walki. The devil is not afraid of those who say, when Jesus wanted Lazarus to come out of the grave. Gdy Jezus przyszedł do Łazarza, he did not say, Lazarus. On nie powiedział, Łazarz. No, no. Teraz. He didn't say. On nie powiedział, Lazarus. Łazarzu. Come. Chodź. He said, Lazarus. Powiedział, Łazarzu! You were serious. To było poważne. The devil knows most who are serious. Diabeł wie, kiedy ktoś jest poważny. Amen. You need to let the devil know that you know who you are. Musisz pokazać diabłu, że ty wiesz, kim ty jesteś. Jesus died and paid the price. Jezus umarł za twoją cenę. He redeemed you from sin and on cię wyzwolił z każdego grzechu i choroby. No power can stop you. Amen. I nic nie możecie zatrzymać. No demon can stop you. Amen. Nic nie możecie zatrzymać. You have to stand and let the devil know that you know who you are. Musisz stanąć odważnie
właśnie i pokazać diabłu, że wiesz, kim ty jesteś, Jezusie. Amen. When we come here, we come to fight. Kiedy przychodzimy tutaj, my przychodzimy walczyć. Because we know we have the power. Bo wiemy, że my mamy moc. Amen. Amen. Somebody say in the name of Jesus. Say in the name of Jesus. Powiedz w imieniu Jezusa. I overthrow. I remove. Ja wyrzucam, odrzucam. The enemy. Wroga, the devil, diabła, from my right hand, swojej prawej ręki, in the name of Jesus. W imię Jezusa. I command you, devil, rozkazuję ci, diable, wychodź z mojego życia, wychodź z mojego ciała, wychodź z moich relacji, wychodź z mojej roboty. In the name of Jesus. W imię Jezusa. I pray the power. Przychodzę mocno. Ja złamuję tą moc. Ja złamuję moc i diabła w moim życiu. Od dzisiaj. W imię Jezusa. Diabeł, ty nie masz mocy. Nie masz mocy nad moją rodziną. Nie masz mocy. Nie masz mocy nad moimi dziećmi. Nie masz mocy. Nie masz mocy nad moim mężem. Nie masz mocy. Nie masz mocy na mojej żonie. W imię Jezusa. Diabeł musi wiedzieć, że ty jesteś na poważnie. Że ty to mówisz na poważnie. Że ty nie żartujesz. Dlatego tutaj przychodzimy. Żeby powiedzieć diabłu, wystarczają, już wystarczy. Jak wiele z was chce powiedzieć diabłu, że wystarczająco, mamy już go poziomie. Wystarczająco już. Już dobrze. Jesus Christ is my Lord. Bo Jezus Chrystus jest moim Jesus Christ set me free. Jezus Chrystus mnie uwolnił. The Bible said, "In the Son of God set me free." Biblia mówi, że Bóg, the Son of God set me free. Że Boży Syn uwolnił mnie. I am free. I jestem wolny. Hallelujah. 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 Stand on your feet one more time. Stańmy jeszcze raz. Lift up your right hand. Podnieś swoją prawą rękę. So, Father, powiedz Ojcze, w imieniu Jezusa. Każda moc ciemności, która siedzi na mojej prawej ręce, to resist me, żeby mnie powstrzymywać. In the name of Jesus, w imieniu Jezusa. I bless that power tonight. Ja łamię tą moc dzisiaj. I pray that power tonight. Ja łamię tą moc dzisiaj. Power of sickness. Łamię moc choroby. Power of poverty. Łamię moc. Power of poverty. Łamię moc ubóstwa. I break it in the name of Jesus. Modlę się w imieniu Jezusa. Open your mouth. I want you to pray for yourself. Pray for yourself. Módl się za siebie. Break that power. You know where it is. To you know what the enemy is doing. Ty wiesz, co to jest. It is time for you to break it. It is time for you to break it. To jest czas, żebyś połamał. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. In the name of Jesus. Łam to w imieniu Jezusa. Every power of darkness. Sitting on my potential. Siedzi na twoim potencjale. In my marriage. Siedzi w moim małżeństwie. Która siedzi w moim biznesie. In my career. Która siedzi w moim. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I pray that power to write. Jesus. I break it. I break that power. Ja łamię
Wskazuje tej mocy.
Idź do innej osoby. Idź do Chodźcie. Nie mogę się znać. Więc chcę ruszyć dalej? Przyjdziesz tutaj do przodu, zanurzysz swój palec. When you anoint yourself tonight. I namaścisz się. Kiedy się namaścisz tutaj, chcę, żebyś wyznał, every filthy garment, że każda brudna szata is removed, jest usunięta z twojego życia. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. That filthy garment can be sickness. Ta szata twojej choroby, it can be poverty. To może być ubóstwo, bieda. Whatever this filthy garment means to you. Cokolwiek brudna szata znaczy dla ciebie. Tonight is the end of it all. Dzisiaj koniec jest, jest dlatego koniec dla was wszystkich. Come. Przyjdźcie. Dip your hand, anoint yourself. I'm going to pray, anoint yourself. Przyjdźcie, zobaczcie tutaj swoje palce w oliwie i namaście. Wyznając, że każda brudna szata w imieniu Jezusa na Anoint yourself. Hallelujah.
As you anoint yourself, begin to speak. Anoint yourself. Anoint yourself. Anoint yourself. Begin to speak. Whatever is your desire, whatever you want to see happen in your life, in the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm going to anoint myself. I like miracles. Hallelujah. Put your hands upon your head. Połóż swoją rękę na głowie. Say this prayer after me. I powiedz tą modlitwę za mną. Say, Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. Tonight I stand before you. Dzisiaj ja stoję przed Tobą. I read in the Bible. Przeczytałem w Biblii. That Joshua was standing before you. Że Jozue stał przed Tobą. And the filth, and you said the filthy garment should be removed. I powiedziałeś, że brudna szata musi zostać usunięta. Tonight I stand before you. I dzisiaj stoję przed Tobą ja. Let every filthy garment. Niech każda brudna szata. In my life. W moim życiu. From my father's generation. Z pokoleń od mojego ojca. From my mother's generation. Z strony pokoleń od mojej matki. From my past life and relationship. Z mojego przyszłego życia i przeszłych związków, relacji. Every filthy garment. Każda brudna szata. That the enemy has used. Której chce użyć diabeł. To resist me. Żeby mnie powstrzymać. To stop me. Żeby mnie zatrzymać. To sit on my potential. Żeby siedzieć na moim potencjale. Let that filthy garment. Niech ta brudna szata będzie usunięta dzisiaj. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Let the power in the blood of Jesus. Niech moc krwi Jezusa. Let the power in the blood of Jesus. Niech moc krwi Jezusa. That was shed on the cross of Calvary for me. Która była poświęcona na krzyżu dla mnie, przelana. Let the blood of Jesus. Niech ta krew Jezusa. Speak on my behalf tonight. Mówi dzisiaj za mnie. Let every filthy garment. Niech każda brudna szata. Be removed. Będzie usunięta. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Open your mouth and turn into your prayer. Open your mouth and pray for yourself. Otwórz swoje usta i módl się za siebie. We pray tonight together. Standing, let every filthy garment. Whatever is a filthy garment that gives the devil the right over my life, the right over my children, the right over my marriage, the right over my relationship, the right over my ministry. Whatever is that filthy garment that gives the enemy the filthy garment of my past life, the filthy garment of my mistakes in life, the filthy garment of my sins, the filthy garment of my abominations. Father, let it be removed tonight. In the name of Jesus Christ, let a new garment, let the garment of righteousness. Usuń każdą i przeodzień nas w szatę sprawiedliwości. Let the garment of righteousness. Niech szata sprawiedliwości. Let the garment of salvation. Niech szata zbawienia. Let the garment of healing. Niech szata. The garment of healing. Niech szata uzdrowienia. Let it be clothed with tonight. Ubierz w nas ją dzisiaj. I receive. Ja otrzymuję. The garment of righteousness. Szatę sprawiedliwości. I receive. Ja otrzymuję. The garment of healing. Szatę uzdrowienia. I receive. Ja przyjmuję. The garment of salvation.
szatę zbawienia. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Opróbuj obacza, będziemy pracować. On przestaje mówić. Receive that card. Przyjmij tą nową szatę. Receive that card. Przyjmij tą nową szatę. Tą czystą szansę. Przyjmij tą nową szansę. Ojcze, w imieniu Jezusa. We thank you tonight. My dziękujemy Ci. We give you glory and praise. My oddajemy Tobie chwałę i cześć. We thank you because every filthy garment. My dziękujemy Ci, bo każda brudna szansa jest usunięta. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Let the garment of salvation. I niech szata zbawienia. Let the garment of healing. I szata uzdrowienia. Let the garment of righteousness. Szata usprawiedliwienia. Come upon your children tonight. Niech zstąpi dzisiaj na ciebie. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.